Europejskich, stale pamiętam o swoich korzeniach, stawiamy na konstruktywny dialog z samorządem i wspólne działanie na rzecz pozycjonowania marki Kędzierzyna-Koźla i Opolszczyzny. Tak skomentował sprawę prezes Adam Leszkiewicz. Słuchacie serwisu lokalnego Radia Park. Prokuratura zbiera dowody w sprawie śmiertelnego wypadku w centrum Kędzierzyna-Koźla. Oprócz danych zebranych tuż po zdarzeniu, niewykluczone, że śledczy będą chcieli zrekonstruować całe zdarzenie. Katarzyna Martyniak ustaliła, że obecnie szukają też nagrań z okolicznych kamer. Będą przesłuchania kolejnych świadków tego zdarzenia, bo te osoby są na bieżąco ustalane. Podejmiemy próbę sprawdzenia, czy w okolicznych sklepach monitoring.